Dobrze, porozmawiamy sobie teraz o Dockerze i zanim zaczniemy, chciałbym wprowadzić kilka przydatnych terminów, które będą się przewijać przez moją prezentację. I tak, jak będę mówił o hoście, będę miał na myśli komputer, na którym jest zainstalowany Docker. Obraz, na razie myślcie o obrazach jako o takim punkcie początkowym podczas pracy z Dockerem. Jakbym chciał to odnieść do programowania obiektowego, to można by było powiedzieć, że obraz jest definicją klasy, jest zwykłą klasą. I kontener. Kontener to jest uruchomiony obraz, który jest procesem na hoście. I znowu, jeśli zrobimy sobie odniesienie do programowania obiektowego, to kontener jest implementacją klasy, czyli obiektem. Później trochę bardziej to rozwiniemy, ale na razie musi nam to wystarczyć. OK. I zanim zaczniemy mówić sobie o Dockerze, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle używamy kontenerów. I tak, pisząc swoją aplikację, tworzymy ją zawsze z myślą o konkretnym środowisku uruchomieniowym. Konfigurujemy je na swoim komputerze, instalujemy różne biblioteki, paczki. Później, kiedy wysyłamy nasz program do repozytorium, to udostępniamy tylko kod źródłowy i zostawiamy całe to nasze środowisko na lokalnym komputerze u siebie. I liczymy na to, że ktoś inny uruchomi nasz program na swojej maszynie, to nasze lokalne środowisko w jakiś magiczny sposób zostanie skopiowane po jego stronie. Tak niestety nie jest, tak to nie działa. Potrzebujemy jakiegoś innego sposobu, jakiejś innej technologii, aby przenosić nasze środowisko w różne miejsca, między różnymi systemami i to właśnie zapewniają nam kontenery, a co za tym idzie Docker, który je obsługuje. OK, i teraz chciałbym zrobić takie krótkie demo z komendą change root i może pierwsze pytanie, czy w ogóle wiecie, co to jest za komenda chroot, change root. Możecie podnieść rękę, jak wiecie. OK, część osób wie. Ogólnie change root to jest taka komenda linuxowa, która uruchamia nam proces ze zmienionym katalogiem głównym i izoluje nam tym samym środowisko uruchomieniowe. Myślę, że to demo trochę pozwoli Wam lepiej zrozumieć, o czym będziemy mówić później. OK, dajcie mi chwilę. OK. Uruchomię sobie tylko Linuxa. OK, mam tutaj zainstalowanego Linuxa w wersji Alpine. Jakby nie jest to mega istotne teraz, ale co chcę zrobić? Załóżmy, że chciałbym napisać sobie aplikację w Node, o której mówił Kacper. I właśnie, chciałbym sobie stworzyć najpierw swoje środowisko. Więc zrobię sobie katalog i nazwę go app, wejdę sobie do niego i na razie on jest pusty. I teraz zastanówmy się, co byśmy chcieli mieć w takim środowisku. Prawdopodobnie przydałyby nam się jakieś binarki z katalogu głównego, więc sobie je skopiuję. I skopiuję też sobie biblioteki systemowe. Jak widzicie, są one teraz w tym moim środowisku, które tworzę. I teraz jeśli wydam komendę chroot, change root, to jak widzicie, zmieniło mi się środowisko. Nie mam komendy clear, nie mogę wyjść z tego katalogu już. Jakby to jest teraz mój katalog główny i to środowisko jest jakby tak wyizolowane z tego systemu, który przed chwilą widzieliście. Na drugim tabie mam cały czas to stare środowisko, więc jak sobie zobaczycie, tutaj wygląda to normalnie. Po lewej stronie mam zupełnie inne środowisko i jak możecie zauważyć, nie mam komendy clear. Clear is not found. Jak sobie zobaczymy, żeby nie było, na tym środowisku ona jest. Jak sobie zobaczymy, gdzie ona tak naprawdę istnieje w tym systemie, no to jest ona w katalogu user, którego nie skopiowałem, dlatego jej nie mam. OK, stworzę sobie teraz jeszcze mały skrypt JS-owy. Który będę chciał uruchomić w tym środowisku. I teraz jak wydam sobie komendę node index.js, no to oczywiście to nie zadziała, bo nie mam zainstalowanego node'a. Ok, przygotowałem się na to i mam coś takiego jak katalog image i w nim mam spakowany system plików z node'em. I teraz jeśli sobie go rozpakuję do tego środowiska, wydam takie zaklęcie okay. Rozpakuje mi się ten tar do tego mojego katalogu z nowym środowiskiem i teraz jak sobie to wylistuję, to faktycznie doszło parę katalogów i jak uruchamiam sobie teraz ten skrypt, no to działa super, wow. Mogę sobie wypisać wersję i jeśli teraz wyjdę z tego, to widzicie sobie, mam ten katalog i jeśli bym go spakował do tara i wysłałbym go wam, to to tak naprawdę jest obraz, taki stricte w rozumieniu Dockera. I właśnie ta idea, że mogę spakować swoje środowisko i wysłać każdemu z was i jeśli wy rozpakujecie je u siebie, możecie uruchomić skrypty, które są w nim zdefiniowane, no to to jest praktycznie ta idea, która przyświeca obrazom dockerowym i kontenerom. Więc no, myślcie o obrazach jako o takich przenośnych systemach plików. Ok. Wyczyszczę sobie teraz to demo i wrócimy do prezentacji. Ok. Dobrze. Jak wygląda tworzenie obrazów dockerowych? Jak widzieliście, stworzyliśmy sobie taki semi-obraz na zwykłym Linuxie, ale normalnie tak się tego nie robi. Najlepszą praktyką jest użycie Dockerfile'a. I czym jest Dockerfile? To jest zwykły plik tekstowy, który służy jako skrypt do tworzenia obrazów. I tutaj pokazałem wam taki przykładowy Dockerfile. Jest to frontend napisany w Reactie i jak możecie zauważyć, każdy Dockerfile zaczynamy zawsze od takiej podstawki, czyli od froma. I co ten from robi? On właśnie rozpakowuje nam takiego tara. Jak miałem w poprzednim przykładzie właśnie node'a zapakowanego w tara, no to tutaj robimy, można powiedzieć to samo, to jest analogiczny krok. Rozpakujemy sobie system plików z zainstalowanym node'em i Linuxem. Tutaj jest -Alpine, to jest taka dystrybucja Linuxa, dosyć lekka. I później tworzę sobie katalog app, tak samo jak to zrobiłem w demo i przechodzę do niego. I do tego katalogu kopiuję sobie zależności, później je instaluję i na końcu kopiuję pliki źródłowe. Ogólnie kolejność tych kroków nie jest przypadkowa, ponieważ żeby zrobić to optymalnie, musimy się zawsze zastanowić, które pliki będziemy najczęściej zmieniać. Najczęściej zmieniają się pliki źródłowe, więc je kopiujemy na końcu, tak żeby później jak będziemy chcieli zbudować nasz obraz jeszcze raz, to Docker nam skeszuje wszystkie kroki, które będzie mógł, ale zobaczy później, że będzie miał różnicę w plikach źródłowych, więc skopiuje tylko pliki źródłowe, a nie ruszy już zależności, co przyspieszy nam proces budowania. To jest tak na razie, tak wam wrzucam, żebyście jakby o tym pamiętali, ale przejdziemy jeszcze do szczegółów trochę później. I na końcu mamy taką komendę CMD. Ona wskazuje nam domyślny program, który ma się uruchomić w momencie, kiedy włączymy sobie ten obraz i uruchomimy go jako kontener. W tym przypadku będzie to jakiś alias, który sobie zdefiniowaliśmy w package.json, czyli najprawdopodobniej jakiś serwer deweloperski. Ok, i żeby zbudować taki obraz, używamy specjalnej komendy dockerowej, docker build. Później wam pokażę, jak to wygląda na demo. Ok, teraz powiemy sobie trochę o udostępnianiu obrazów. Po zbudowaniu obraz dostępny jest lokalnie na naszej maszynie, ale jeśli chcielibyśmy go udostępnić, to musimy wysłać go na coś takiego, co się nazywa rejestr. To jest taka aplikacja webowa, która działa trochę podobnie jak GitHub, tylko jest specjalnie dla obrazów dockerowych i robimy to za pomocą komendy docker push. I teraz tak, możemy sobie trochę powiedzieć o rejestrach. Domyślnym rejestrem jest Docker Hub, to jest taki najpopularniejszy rejestr wspierany przez Dockera, ma najwięcej obrazów i prawdopodobnie większość z was będzie z niego korzystała bądź korzysta podczas tworzenia obrazów. Ogólnie Docker wspiera coś takiego jak Docker Trusted Registry i to jest, zawiera się w takiej paczce Docker EE. To jest taka paczka dla stricte przedsiębiorstw, Enterprise Edition. I Docker Trusted Registry, DTR, to jest takie coś jak, jest taki rejestr, który umieszczamy za firewallem w firmie i możemy na niego wrzucać obrazy. I jest oczywiście jeszcze wielu innych dostawców. Tutaj Wam wylistowałem kilku wspieranych przez CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Także jeśli nie znajdziecie jakiegoś obrazu na Docker Hubie, to możecie poszukać na rejestrach Google, Amazonu czy Microsoftu. OK, i teraz czas na kolejne demo. OK, wydam sobie taką komendę run.sh i zaraz zobaczycie, co jest w tym skrypcie w środku. OK, co ten skrypt robi? Buduje nam obraz i nadaje mu nazwę. Ogólnie flaga T oznacza mniej więcej tyle, że chcę nadać nazwę swojemu obrazowi. W tym przypadku będzie to moja nazwa na Docker Hubie, nazwa mojego repozytorium oraz unikalna nazwa mojego obrazu. I później chcę go uruchomić w postaci kontenera i tutaj mam trzy flagi. Jedna oznacza mniej więcej tyle, że chcę uruchomić ten kontener w tle. Nie chcę, żeby mi blokował terminala. Później rem oznacza mniej więcej tyle, że jak wyjdę z tego kontenera, to chcę, żeby on został automatycznie usunięty, żeby nie zajmował mi miejsca na moim hoście. I flaga P oznacza mniej więcej tyle, że mapujemy port 80 na moim hoście do portu 80 na kontenerze. I to nam umożliwia właśnie komunikację z tym kontenerem przez interfejs sieciowy mojego hosta. Na końcu definiuję sobie nazwę obrazu. Jak sobie teraz wylistuję, kontenery uruchomione na mojej maszynie, to widzicie, że jest jeden kontener na porcie 80. Teraz jak wejdę sobie w przeglądarkę, no tu mamy jakąś aplikację, możemy sobie dodawać jakieś tudusy i mniej więcej do tego się to sprowadza. Teraz jeśli chciałbym ją udostępnić, no to wyczyszczę sobie najpierw terminal i wydam komendę docker push /pst demo2. OK, i w tym momencie obraz jest wysyłany do rejestru. Możemy sobie podejrzeć ten rejestr. OK, widzicie, kilka sekund temu pojawiła się nowa wersja mojego obrazu. I teraz jest taka aplikacja Play with Docker. Ona pozwala nam uruchomić sobie właśnie instancję Linuxa z zainstalowanym Dockerem. Nie musimy instalować Dockera u siebie lokalnie na komputerze. I teraz tutaj spróbuję sobie pobrać ten obraz. OK. Ile to potrwa. Trochę to przypomina pobieranie kodu z GitHuba, czy tam z GitLaba, zależy z czego korzystacie. OK, i uruchomię sobie teraz ten obraz. Tak samo jak zrobiłem to na swojej maszynie. OK, jeszcze sobie możemy wylistować kontenery. Faktycznie uruchomił się kontener i teraz mam otwarty port 80 na tej instancji. I jak kliknę sobie, to faktycznie to jest ta sama aplikacja, działa tak samo i praktycznie uruchomiłem ją za każdym razem za pomocą dwóch komend. OK. Dobrze, teraz powiemy sobie trochę, czym jest kontener. I teraz tak, może Wam się wydawać, że kontener to jest VM, wirtualna maszyna, ale tak nie jest. Kontener to jest po prostu kolejny proces na naszym hoście i pewien specjalny proces, ponieważ wykorzystuje on przestrzenie nazw oraz grupy kontrolne do zapewnienia izolacji. I teraz przestrzenie nazw i grupy kontrolne istniały długo wcześniej, zanim powstał Docker. Jakby sam Linux wspierał je od bardzo dawna. Jedyne, co zrobili twórcy, to po prostu skorzystali z tej funkcjonalności jądra linuxowego do implementacji kontenerów. I teraz, żeby uruchomić taki kontener, wystarczy, że użyjemy polecenia docker container run, co pokazywałem Wam podczas demo. I teraz może porozmawiajmy sobie o różnicy w architekturze między kontenerami a VM-ami. Jak możecie zauważyć, VMy korzystały ze specjalnego programu, który się nazywał Hypervisor i on zarządza procesem wirtualizacji poszczególnych systemów operacyjnych. I jak możemy zauważyć, dla każdej aplikacji musieliśmy wirtualizować osobny system operacyjny i zjadały one mnóstwo zasobów. No i dla porównania macie architekturę Dockera, która jest o wiele bardziej lżejsza i nie zawiera tego całego stacku, który tak naprawdę sprowadzał się do duplikacji działania systemu hosta. Tak naprawdę teraz mamy procesy, które są wykonywane na hoście i one są izolowane za pomocą grup kontrolnych i przestrzeni nazw. I mamy też Docker Daemona, który jest też hostem, też procesem na hoście, który zarządza tymi procesami, tymi kontenerami, usuwa je, parametryzuje, dodaje i tak to w zasadzie wygląda. Teraz wrócimy jeszcze trochę do obrazów. Powiemy sobie o warstwach w obrazach i czym one tak naprawdę są. Obrazy składają się z warstw zmian w systemie plików, cokolwiek to znaczy. Każda warstwa może dodawać, modyfikować oraz usuwać pliki z warstwy poprzedniej. I ogólnie ten cały pomysł z tymi warstwami wziął się z czegoś takiego jak ujednolicony system plików UnionFS. Jest to też taka funkcjonalność jądra linuxowego, która została wykorzystana przez twórców Dockera, ale już do budowania obrazów. I każda komenda w pliku Dockerfile tworzy nową warstwę. Więc tak jak pokazywałem na początku tego Dockerfile'a, tam mieliśmy kilka komend i każda z nich to tak naprawdę nowa warstwa w naszym obrazie. Możemy sobie też podejrzeć te warstwy. Jest specjalna komenda dostępna z CLI Dockera, Docker Image History. I tutaj właśnie sobie podejrzałem obraz do mojego, obraz, który pokazywałem Wam podczas drugiego demo. I teraz co się znajduje w tych warstwach? Warstwy są łączone są ze sobą, aby stworzyć kompletny system plików. Każda warstwa może dodawać pliki według potrzeb i pliki z wyższych warstw zastępują pliki z niższych. Tak jak możecie zauważyć, mamy tutaj dwie warstwy. W pierwszej warstwie mamy 4 pliki, w drugiej warstwie chcemy dodać jeden plik, plik 5 i zmodyfikować plik 2. I w zasadzie druga warstwa ogranicza się tylko do tego, żeby jakby zawierać tylko tę różnicę pomiędzy warstwą pierwszą a drugą. A różnica jest taka, że w warstwie drugiej mamy po prostu dodatkowy plik i zmodyfikowany plik 2. I następnie builder nam połączy te warstwy i otrzymamy kompletny, scalony widok, który będzie później wykorzystywany przez kontener. No właśnie, pokazywałem Wam, jak się dodaje i edytuje pliki, ale nie powiedziałem, jak się je usuwa. No właśnie, co się dzieje z usuniętymi plikami? Jak builder usuwa te pliki? Usunięte pliki są reprezentowane przez tak zwane pliki białe. Nie wiem, czy po polsku tak się nazywa, ale z angielskiego to jest whiteout files i ogólnie chodzi o to, że pliki, które chcemy usunąć, są też nadpisywane przez warstwę, tylko że nadpisywane są ze specjalnym rozszerzeniem WH i Docker, kiedy później będzie budował ten obraz, będzie sprawdzał właśnie, czy rozszerzenia tych plików i w momencie, kiedy znajdzie rozszerzenie WH, to ten plik nie znajdzie się po prostu w warstwie ostatecznej naszego obrazu. Przy czym warto pamiętać, że to nie oznacza, że ten obraz nie będzie zawierał tego pliku, który chcieliśmy usunąć. On będzie cały czas istniał w warstwie pierwszej i jak wrzucimy sobie taki obraz na rejestr, no to ten plik cały czas tam będzie. Będziemy mogli się do niego dostać przez właśnie komendę Docker Image History i podejrzeć sobie tego tara, bo każda warstwa zawiera właśnie takiego tara systemu plików. Dlatego warto o tym pamiętać, ponieważ niektóre osoby robią taką rzecz, że kopiują czasami cały folder do swojego obrazu i później usuwają pliki, których nie potrzebują i nie wiem, mogą skopiować jakieś wrażliwe dane. Myślą, że skoro usunęli je w jakiejś innej warstwie, to ich nie ma. Nie ma ich w kontenerze, ale sam obraz będzie je zawierał i będzie można je wyłuskać z tego obrazu. Ok. Powiem teraz o kilku dobrych praktykach podczas pisania Dockerfile'a. I pierwszą z nich jest sprzątaj na bieżąco. I o co w tym chodzi? To wiąże się z tymi warstwami, o których Wam mówiłem. Mamy tutaj dwa Dockerfile'e. Jeden ma zduplikowaną komendę run, a drugi ma tylko jedną komendę run. Oba robią praktycznie to samo. Finalny system plików jest identyczny, ale rozmiary obrazów już nie. I z czego to wynika? Dlaczego mamy aż 64% różnicy między rozmiarem obrazu po prawej stronie a obrazu po lewej stronie? Wynika to z tego, że tak jak Wam wspomniałem, każda komenda tworzy nową warstwę. I tak w pierwszym obrazie tworzymy sobie aż 4 warstwy, z czego 3 zapisują jakieś nowe pliki do systemu i ostatnia warstwa usuwa je. Przy czym usuwa je poprzez nadpisanie właśnie tym plikiem whiteout. Czyli tak naprawdę w obrazie one cały czas istnieją, pozbywamy się ich tylko w kontekście kontenera i dlatego zajmuje on aż ponad pół giga. Alternatywnie możemy to wszystko połączyć w jedną komendę i operować na jednej warstwie, ponieważ wykonując te wszystkie komendy na jednej warstwie możemy realnie, fizycznie usunąć pliki, które nam nie są potrzebne. Czyli pobieramy sobie pipa, instalujemy coś przez pipa i usuwamy pipa, bo już więcej nie będziemy nic instalować, doinstalować do tego Pythona. Więc to jest taka pierwsza jakby dobra rada. Często możecie też, jak przejrzycie sobie GitHuba, macie różne takie oficjalne Dockerfile, to właśnie tam działa to bardzo podobnie, że macie jedną komendę run i ma ona kilkadziesiąt linijek i wykonuje komenda po komendzie i te pliki są cały czas mieszane w jednej warstwie. Warto o tym pamiętać. Ok, używaj tego, czego potrzebujesz. Ogólnie obrazy powinny zawierać tylko zależności, tylko samą aplikację i zależności do niej. To jest jakby idealny przypadek, ale te zależności zmieniają się w zasadzie w zależności od tego, czy budujemy naszą aplikację, czy ją uruchamiamy. I Docker ma coś takiego jak wieloetapowe budowanie, multi-stage build, to się tak ładnie nazywa po angielsku. I na czym to tak naprawdę polega? Mamy jednego Dockerfile'a i możemy sobie w nim zdefiniować kilka etapów. I teraz tak, mamy tutaj znowu tą naszą ulubioną, kochaną aplikację reactową i zaczynamy standardowo od Node'a, tworzymy sobie jakiś tam folder, kopiujemy zależności, kopiujemy kod źródłowy i budujemy ten kod źródłowy. I teraz dostajemy coś takiego, że mamy jakieś pliki statyczne w folderze build i teraz co z nimi zrobić? Pobieramy sobie kolejny system plików, tym razem z zainstalowanym Nginx'em, czyli takim dedykowanym serwerem www, który nam te pliki statyczne będzie hostował. I kopiujemy po prostu zawartość z etapu build do pewne pliki z etapu build do lokalizacji na Nginxie, żeby on po prostu mógł je serwować. I dzięki temu oszczędzamy bardzo dużo miejsca. Obraz waży tyle, co ostatni etap. Obraz z ostatniego etapu jest brany pod uwagę, jakby jest obrazem wyjściowym całej operacji budowania. Ten etap build, który sobie zdefiniowałem, można im nadawać nazwy, jest tylko przejściowym i istnieje tylko w kontekście budowania obrazu. Kiedy obraz jest już zbudowany, no to mamy tylko ten ostatni etap. Ok. No właśnie. Nie powiedziałem Wam o jednej rzeczy. Domyślnie, kiedy usuwamy kontener, tracimy wszystkie dane, które zostały wygenerowane podczas działania naszej aplikacji. I zazwyczaj nie zależy nam jakoś bardzo, żeby je przechowywać, ale są pewne serwisy, pewne aplikacje, przy których wypadałoby jednak te dane jakoś zapisywać trwale. Do tego właśnie służą wolumeny. Wolumeny zapewniają nam zdolność do utrzymania i dostarczania danych I w Dockerze mamy takie jakby dwie drogi. Możemy użyć nazywanych wolumenów, z angielskiego named volumes, i polegają one mniej więcej na tym, że Docker nam tworzy wolumen i to on decyduje, gdzie on będzie przechowywał te dane konkretnie. My nie wiemy, na jakiej one dokładnie ścieżce istnieją. Możemy to sobie podejrzeć, ale fizycznie nie mamy do nich jakby dostępu. Zajmuje się tym Docker, nas to nie interesuje, nadajemy tylko nazwę wolumenowi i chcemy, żeby te dane były w jakikolwiek sposób utrzymane, bez względu na jakby cykl życia kontenera. I tutaj macie taki przykład, można właśnie za pomocą flagi V sobie właśnie zbindować, przypisać wolumen do określonej ścieżki na kontenerze. No i jest jeszcze coś takiego jak instancje powiązane, czyli bind mountsy. To już nie są takie typowe wolumeny, ale jakby to rozwiązanie też nam gwarantuje utrzymanie danych. Możemy sobie zdecydować, gdzie będziemy przechowywać te dane. Podajemy po prostu ścieżkę na naszym hoście i przypisujemy ją do ścieżki na kontenerze. I wtedy jak kontener zapisze dane na tej ścieżce, to będziemy je widzieć na swojej maszynie i odwrotnie. Jak my coś zapiszemy, to te dane będą jakby odbite po stronie kontenera. Ok, podsumowanie. Kontener to nie jest VM, powtarzam jeszcze raz, pamiętajcie o tym. Kontenery i obrazy są po to, aby ujednolicić środowisko działania aplikacji. Nie jest już potrzebna konfiguracja hosta. Jedyne, co jest nam potrzebne, to zainstalowany Docker i możemy uruchamiać naszą aplikację. Zwróćcie uwagę na to, jak budujecie swoje obrazy i co w nich umieszczacie. I wolumeny pozwalają przechowywać dane na dłużej niż sam kontener. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję.